Tak, słucham. No cześć, babciu. No cześć, a kto mówi? To ja, wnuczka nie poznajesz. No nie, ale masz taki zmieniony głos. No fakt, że cię już długo nie widziałam. A, mam małe problemy, wiesz? Ale nieważne, powiedz co u ciebie. Jak zdrowie? No wiesz, umie jak to umie w tym wieku. Choroby się rozmaite trzymają, no ale nie mówmy o tym. Powiedz mi, co u ciebie słychać? No ja miałem wczoraj małe zdarzenie, stłuczkę. Zagapiłem się na skrzyżowaniu i rozbiłem Mercedesa takiego pana. Ubłagałem go i nie wezwał policji, no ale zażądał zwrotu pieniędzy. No gdyby mu nie oddał, no to by była policja, sąd, ja bym był skazany, już bym pracy nie znalazł. No tak. No słuchaj, wnusiu Mateuszu, a ile ci potrzeba? No potrzebuję 5 000 zł. No Mateusz, ja nie mam tyle, no wiesz, nie uzbierałam aż tak dużo, no 4 000 mogłabym ci pożyczyć. No to super, babciu, jesteś kochana, resztę pożyczę od kolegi. Będę za pół godziny. No dobrze, będę czekała. Ach, ten Mateusz, niedawno był taki mały, a teraz praca. Samochód, szybkie życie, no ale w końcu muszę mu pomóc. W końcu to mój pierwszy wnuk. Cześć, babciu, to znowu ja. Wiesz, co jest problem? Właśnie przyjechał ten facet od Mercedesa i zażądał zwrotu pieniędzy. Nie wypuści mnie z mieszkania, inaczej wezwie policję. Jeżeli to nie problem, to przyślę mojego dobrego przyjaciela, Arka Nowaka, po pieniążki. No dobrze, Mateusz, pieniążki przygotowałam. Czekam. W ogóle bardzo mi miło, że mogę panią poznać. Mateusz, same dobre rzeczy mówił na pani temat. A, cieszę się z tego powodu. Szczegółów sam nie wiem. Wiem że tyle, że miał wczoraj jakąś stłuczkę, wypadek na skrzyżowaniu, walnął w drugiego Mercedesa. Ugadał się z tym właścicielem, że ten nie wezwie policji. Wtedy by miał dopiero problemy. No, na pewno. Pieniążki widzę, są przygotowane, tak, tak, bardzo tak, się śpieszę. Tak, przygotowałam pieniążki dla niego. No niech pan mu przekaże, że no tyle ile mogłam, to mu dałam. Więcej naprawdę nie mogę, nie stać mi więcej, bo to na leki, na tego. No, nie. Proszę. Na ale pewno zrozumie. Jeszcze troszeczkę słodyczy dla niego, bo on bardzo, jak był mały, uwielbiał słodycze. No to się ucieszy. Oj, na pewno. Dobrze. Bardzo dziękuję. Sytuacja, którą widzieli Państwo na filmie, niestety często zdarza się w rzeczywistości. A taka forma wyłudzania pieniędzy jest na tyle rozpowszechniona wśród oszustów, że uzyskała swoją własną nazwę. Określa się ją mianem metody na wnuczka. Statystyki policyjne oraz nasze zawodowe doświadczenie wskazują na to, że coraz częściej dochodzi do tego typu przestępstw. A metoda działania na wnuczka jest szczególnie chętnie stosowana przez oszustów czyhających na życiowe oszczędności osób starszych i samotnych. Co zrobić, aby nie dać się oszukać? Zastanówmy się, w jaki sposób można zapobiec wyłudzeniu pieniędzy. Co należałoby zrobić, aby nie ulec manipulacji oszusta? Daj sobie czas do namysłu. Rozmowę z kimś, to podaje się, że waszego wnuczka albo inną bliską osobę, najlepiej zakończyć komunikatem typu: nie mogę teraz podjąć decyzji. Daj mi czas do zastanowienia. Zadzwoń do mnie za pół godziny. Skorzystaj z pomocy osób bliskich. Po zakończeniu rozmowy
należy natychmiast skontaktować się z kimś bliskim, najlepiej z rodziną wnuczka, w celu uzyskania pewności, że osoba, która do nas dzwoniła, jest tą, za którą się podaje. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będą Państwo narażeni na ryzyko samodzielnego podejmowania decyzji i wspólnie zastanowicie się nad tym, co zrobić dalej. Co dwie głowy, to nie jedna. Powiadam policję. Jeżeli macie Państwo chociaż cień podejrzenia, że ktoś próbuje Was oszukać, natychmiast powiadomcie o tym policję. Dzwońcie do nas na bezpłatny numer 997, a jeżeli korzystacie z telefonów komórkowych, na numer 112. Przekażcie dyżurnemu policji w miarę szczegółową informację o swoich spostrzeżeniach. Policjanci natychmiast podejmą odpowiednie działania i pomogą Wam rozwiązać tą trudną sytuację. Pamiętajcie Państwo, że nie podniesiecie żadnych konsekwencji, dzwoniąc na policję, nawet gdyby telefon od rzekomego wnuczka okazał się nie być próbą oszustwa. Jesteśmy po to, aby Was chronić. Nie bójcie się zwracać do nas o pomoc. Znane nam są liczne przypadki, kiedy osoby starsze, podejrzewając, że mogą być ofiarą oszustwa, zawiadomiły o tym policję. I to właśnie dzięki temu udało się zatrzymać oszustów i ich pomocników. Nie dajcie się oszukać. W przypadku braku pewności zawsze korzystajcie z pomocy osób bliskich albo zaufanych sąsiadów. Nigdy nie wpuszczajcie do mieszkania nieznanych Wam osób. Poproście bliskich o pomoc w zabezpieczeniu drzwi do mieszkania. Na przykład zainstalujcie wizjer, czyli tak zwanego Judasza, który umożliwia obserwację osób, które do Was przychodzą. Wyposażcie drzwi w blokadę w postaci łańcucha. Wszystkie wizyty instalatorów i przedstawicieli administracji są zawsze zapowiadane na tablicy ogłoszeń. Jeżeli mieszkają Państwo na wsi, takie informacje mogą być przekazywane za pomocą kurendy. Nie bójcie się legitymować osób przychodzących do Waszego mieszkania i podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Jeżeli tak jest, to powinni posiadać odpowiednią legitymację i to oni sami powinni Wam ją okazać. Jeżeli tego nie czynią, Wy każcie im to zrobić. Najlepszym sposobem na przechowywanie pieniędzy jest konto bankowe. Nigdy nie trzymajcie Państwo w domu dużych sum gotówki. Takie sposoby ukrywania pieniędzy jak skarpetka, szafka z bielizną, puszka po kawie czy wkładanie pieniędzy między kartki książki nie uchronią ich przed złodziejem. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie powierzajcie swoich oszczędności obcym osobom. A kiedy wydaje się Wam, że ktoś próbuje Was oszukać, natychmiast powiadomcie o tym policję. Pomagajmy razem, ludziom starszym i samotnym. Bądź dobrym wnuczkiem. Pokaż ten film swoim dziadkom i zadbaj o ich bezpieczeństwo. Na naszej stronie internetowej www.kujawsko-pomorska-policja.gov.pl umieściliśmy ten film w zakładce Prewencja. Pobierz go, wgraj na swojego laptopa lub smartfona i pokaż osobom starszym, nie mającym dostępu do internetu.